Państwie, jest druga część programu Republika po południu. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z moimi gośćmi. A bieżące wojny i wojenki w polskiej scenie, na polskiej scenie politycznej będą komentować dziennikarze, publicyści. Joanna Miziołek wprost. Witam serdecznie, pani redaktor. I Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska. Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam serdecznie. No właśnie, o wojnach i wojenkach, to może od tego zacznijmy, bo ja to się już w zasadzie gubię. To jak to jest z tym porozumieniem? Jest porozumienie 1, porozumienie 2, jest strona porozumienia 1, jest strona porozumienia 2. Jedna wielka piaskownica, ale kto trzyma największe łopatki w tej piaskownicy? Joanna Miziołek. Chyba Jarosław Kaczyński trzyma największe łopatki w tej piaskownicy, bo to on przecież chyba nie jest tajemnicą, że namawiał Adama Bielana do tego, żeby zrobił taki przewrót. Ten przewrót zresztą już raz był planowany przez Jadwigę Emilewicz. To się wtedy w partii nie udało. Nie udało się teraz też to przejęcie. Dlatego rozumiem, powstała taka partia Adama Bielana, Partia Republikańska, która no, ma wejść do rządu. I nie wiem, czy to nie jest w konsekwencji właśnie taka rozgrywka, żeby w końcu ten Jarosław Gowin z tego rządu albo sam wyszedł, albo został wypchnięty. No bo skoro są też takie doniesienia o tym, że ma gdzieś tam być Paweł Kukiz, to być może po prostu ci ludzie zaczną właśnie w partii Adama Bielana do niego przechodzić. No i ta większość zostanie w jakiś sposób utrzymana. Rozumiem, że taką rozgrywkę przewidział sobie Jarosław Kaczyński. Ale też nie wiem, czy to się uda, dlatego że Jarosław Gowin ma dosyć przy sobie takich lojalnych ludzi i widać, że póki co on się cały czas broni. Więc takie porozumienie w nieporozumieniu pewnie przez następne miesiące będziemy oglądać. No, strona Adama Bielana jest chyba przekonana o tym, że jednak dojdzie do tego, że on będzie tą główną siłą, jeśli chodzi o porozumienie. Tylko ja sama nie wiem, czy tak w ogóle Adam Bielan chciał rzeczywiście zostawać szefem partii. Mam wrażenie, że to było bardziej już wymuszone przez Prawo i Sprawiedliwość, przez prezesa Kaczyńskiego, bo on pewnie najwygodniej mu było jednak w tym europarlamencie, gdzie mógł sobie spokojnie siedzieć, a później znowu kandydować do europarlamentu, a nie wdawać się tutaj w takie rozgrywki, ale rozumiem, że nie było silniejszego polityka, który mógłby to zrobić, więc Adam Bielan i Kamil Bortniczuk no, zostali tutaj jako ci, którzy mają tworzyć nową partię. No dobrze, ale mieliśmy przed chwilą przedstawienie Polskiego Ładu i tam w trakcie tego przedstawienia występuje prezes Kaczyński, występuje Morawiecki, Ziobro i występuje Gowin. I Gowina przedstawia się jako prezesa porozumienia. No i teraz pytanie, no właśnie, co dalej? I jak ty, Jacku, widzisz tę wielką piaskownicę? Czy jest tutaj jakaś perspektywa zakończenia tego konfliktu? Czy rzeczywiście Adam Bielan wierzy, że prawnie to on będzie miał rację, że w sądzie też będzie miał rację? Czy może jednak Jarosław Gowin? To trudne pytanie. Myślę, że kto wierzy, to chyba ma mniejsze znaczenie. Tutaj mam wrażenie, że ta partia, która powstaje obecnie, no powstaje po to, żeby rzeczywiście może stać się czwartym filarem Zjednoczonej Prawicy albo filarkiem takim trzyosobowym. Z pewnością to ułatwi komuś z tego filarku wejście do rządu, bo jak rozumiem, gdyby to stało się faktem i gdyby zamiast trójwiatu był kwartet, no to również stanowisko ministerialne jakieś by się pewnie temu Adamowi Bielanowi i jego akolitom pewnie należało. Tutaj w tym kontekście ja przypomnę, że od miesięcy się spekuluje nad tym, że minister Kurtyka miałby odejść, a jednym z kandydatów jest Jadwiga Emilewicz, o której zresztą już była w dzisiejszej rozmowie mowa. No więc nie wiem, może to jest taka układanka. Jarosław Kaczyński przez lata, też ostatnio, ale i wcześniej, pokazywał, że ludzie, którzy są mu lojalni i z którymi w jakiś sposób on zawiązywał sojusze, raczej nie są przez niego wystawiani, więc raczej bym się spodziewał tego, że Adam Bielan i jego zwolennicy pójdą
w górę, mówiąc tak prosto z mostu. Ale te wojenki nie tylko po stronie rządzącej, ale też po stronie opozycyjnej. No ja muszę zadać to pytanie, ja często zadaję, ale czy patrząc na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej, po raz setny możemy powiedzieć, że Jarosław Kaczyński no lepszej opozycji wymarzyć, wyśnić sobie nie mógł, pani redaktor? To ja zanim odpowiem na to pytanie, to tylko powiem to, co też mówił na przykład Mateusz Morawiecki u nas w wywiadzie. On mówił o tym, że on miał inne propozycje podatkowe, no ale porozumienie się jemu sprzeciwiło, więc trochę ten Nowy Ład i to porozumienie Jarosława Gowina, no nie do końca mam wrażenie, że się cieszyło z tego Nowego Ładu, znaczy podpisywało, ale się nie cieszyło. A co do tego, czy nie mógł sobie wmarzyć lepszej opozycji, to też są znaczące słowa Jarosława Gowina z dzisiejszego wywiadu dla tygodnika Sieci, w którym on mówi o tym, że on by tak nie grzebał tej opozycji, no bo nieraz jego do grzebu tak naprawdę kładzono, a później się okazało, że jakoś odżywał. I myślę, że on to mówi bardzo świadomie, to znaczy, że lepszej opozycji rzeczywiście nie mógłby sobie wymarzyć w postaci między innymi szefa Platformy, jakim jest Borys Budka. I myślę, że on też jakby daje taki sygnał, że no nic takiego się nie dzieje. Platforma, mam wrażenie, że tak samo zaspała, to znaczy to spotkanie, które odbyło się wczoraj, spotkanie klubowe, które trwało bardzo długo, taki przekaz z niego jest jeden ze strony partii, że oni się dogadali, pogodzili i że teraz wszystko będzie dobrze, Borys Budka ma przedstawić nowy plan na tą partię. Natomiast to obchodzi ludzi. Ludzi to nic nie obchodzi. Platforma Obywatelska w ostatnich sondażach miała 12-11% i naprawdę mało co pana Kowalskiego, Nowaka czy jakiegoś innego obchodzi to, że Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski i Borys Budka się porozumieli. Oni chcą realnej partii z realnym pomysłem. Tej partii, ta partia taką nie jest. I mam takie wrażenie, że wszystko, co się dzieje w tej partii, to jest tak naprawdę tylko utrzymywanie tego, co jest, no bo partia ma struktury, ma pieniądze i trochę się pazurami, mówiąc kolokwialnie, przytrzymuje Borys Budka dzisiaj tej Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli tam nie dojdzie do personalnych też zmian, to ta partia po prostu będzie gniła. No tak, problem... tylko że osoby, które chcą tych personalnych zmian, wylatują z Platformy, prawda? Osoby, które mówią o potrzebie w ogóle zmian w Platformie, są z tej Platformy wyrzucane. No i teraz pytanie, jak tak naprawdę głośno opowiedzieć i wprost chcemy, aby Borys Budka odszedł i chcemy nowego szefa, Jacek Niedzieniewicz. No to jest oczywiście trudne zadanie, ale część polityków Platformy Obywatelskiej po prostu nie będzie miała wyjścia, bo oczywiście jest tak, że, no, że subwencje są subwencjami i zawsze warto się ich trzymać, bo tam zawsze warto być przy tym źródełku z pieniędzmi. I to jest jakby największa przewaga Platformy Obywatelskiej na tym opozycyjnym skrzydle polskiej polityki. Ale z drugiej strony część, jeżeli te sondaże nie zaczną wzrastać i Platforma Obywatelska nie zacznie zyskiwać tych zwolenników i nie zacznie odzyskiwać swojego elektoratu, no to dojdzie do sytuacji, w której po prostu połowa posłów Platformy Obywatelskiej nie mogła będzie nawet liczyć i marzyć o tym, że dostanie się do polskiego parlamentu. Więc siłą rzeczy zaczyna się już kombinowanie w kierunku Szymona Hołowni. Jest to ryzyko, bo, no bo nie wiadomo, czy nagle w Borysie Budce nie urodzi się, nie odrodzi się jakiś stratek wielki i okaże się, że nie miał w tym wszystkim racji, Platforma nie zacznie odrabiać strat. No ale jak już widać, część posłów i europosłów na to ryzyko jest gotowa się godzić. No i myślę, że będzie ich z czasem coraz więcej. No, już Platforma Obywatelska nie jest w stanie też nikomu zrobić krzywdy, bo proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska nie ma w zwyczaju topić swoich ludzi i jakoś ich mocno kąsać i niszczyć, dlatego że jest to pewien związek ludzi, którzy wzajemnie mają na siebie haki i po prostu wiedzą o sobie za dużo. Dość powiedzieć, że przecież nadal jestem senatorem Stanisław Gawłowski, który wszyscy wiedzą, że jest doskonale, że jest obciążeniem dla całej Platformy, a nadal jestem przez to środowisko hołubiony i noszony na rękach.
Sławomir Nowak jest nadal przecież w jego imieniu odstawia się za Donald Tusk. No, nazywany Europa, jest więźniem politycznym Sławomir Nowak, więc to no, dokładnie. Więc największy ma wymiar tego. Sądzę, że można doprowadzono trochę do sytuacji, że tą Platformę Obywatelską, ona się pomału staje memem i można ją bezkarnie opuścić, no bo cóż Borys Budka zrobi Ireneuszowi Rasiowi, Pawłowi Zaleskiemu. I postawmy tutaj znak zapytania, ale na razie bez odpowiedzi, bo ja jeszcze jedno pytanie chcę zadać. Mamy dosłownie po minucie. Szanowni Państwo, jak wyglądać będzie sprawa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Tutaj pojawiło się nazwisko pani senator Lidii Staroń, która zdaje się może być właśnie pomysłem Jarosława Gowina, ale dzisiaj Stanisław Bukowiec na naszej antenie powiedział, że kilka tych nazwisk jeszcze się może pojawić. Natomiast czy Lidia Staroń uzyska poparcie całego Sejmu, Senatu i czy to będzie też poparcie tutaj Prawa i Sprawiedliwości w tym kierunku? Joanna Miziołek. No, wypowiadał się na jej temat też Jarosław Kaczyński, więc to już byłby sygnał, że mogłaby być. Natomiast no, gdzieś tam wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości już w ogóle nie ma wiary w to, że po raz kolejny uda się wybrać tego Rzecznika Praw Obywatelskich, więc że generalnie trzeba będzie jakoś inaczej wymyśleć sobie pomysł na Rzecznika Praw Obywatelskich. No, opozycja cały czas uważa, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość chce ten urząd skasować, a Waldemar Buda u nas w wywiadzie mówił, że przecież równie dobrze to Ministerstwo Sprawiedliwości jest, więc można się do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszać z problemami. No to życzę powodzenia wszystkim, którzy będą się zgłaszać z problemami do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jacek Liźniewicz. Oj, dawno, może rzeczywiście jest to dobre miejsce, żeby się zgłaszać z problemami na temat chociażby wymiaru sprawiedliwości. Więc tutaj bym akurat nie w ciemno nie krytykował, też jest przecież skarga nadzwyczajna i tak dalej, i tak dalej. Jest parę mechanizmów ciekawych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Lidia Staroń nie uzyska większości w Senacie. I chociaż mam wrażenie, że dosyć jest takim kompromisowym kandydatem, no też politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o jakimś zupełnie apolitycznym kandydacie, kimś spoza polityki. No, jestem ciekaw, kto to mógłby być, ale no, na pewno zostanie Prawo i Sprawiedliwość podejmie jeszcze jedną próbę wybrania rzecznika. Jeżeli się nie uda, to z pewnością jest jeszcze to rozwiązanie ustawowe i takie, na które nakazał Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, z pewnością ta ustawa zostanie, pewnie będzie musiała być wkrótce zmieniona i na tej podstawie będzie można wybrać, nie wiem, pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Musimy niestety kończyć. Dziękuję za te komentarze. Joanna Miziołek wprost, Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za to spotkanie, a już za chwilę program Wolne Głosy. Do zobaczenia.